Szef MON przedstawił zastępcę dowódcy 5 Korpusu Wojsk Amerykańskich. To Polak szef MON. Zastępcą dowódcy 5 Korpusu Wojsk Amerykańskich będzie polski generał Adam Jokes. Zastępcą dowódcy 5 Korpusu Wojsk Amerykańskich Fort Knox w Kentucky będzie polski generał Adam Jokes, poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Polak obejmie to stanowisko na zaproszenie strony amerykańskiej. Błaszczak w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie przypomniał, że WAU Korpus Wojsk Lądowych USA został niedawno reaktywowany i będzie odpowiedzialny za dowodzenie siłami amerykańskimi stacjonującymi w Polsce, ale też w całej naszej części Europy. Wysunięte stanowisko dowodzenia korpusu zainaugurowało już działalność w Poznaniu. Ta współpraca dowodzi bardzo silnych relacji polsko-amerykańskich, jeśli chodzi o obronność. Żołnierze polscy ćwiczą z żołnierzami amerykańskimi. Tak było w ubiegłym roku, pomimo epidemii, tak też będzie w tym roku i latach następnych. Dzięki temu interoperacyjność obu armii, PAP, wzrasta z roku na rok. Dzięki temu Polska i cała wschodnia flanka są bardziej bezpieczne, podkreślił Błaszczak. Generał Dyf. Adam Jokes będzie zastępcą dowódcy 5 Korpusu Wojsk Lądowych USA, poinformował w poniedziałek minister obrony Mariusz Błaszczak. Stanowisko w amerykańskim dowództwie generał Jokes ma objąć w połowie roku. W Polsce od jesieni ubiegłego roku działa wysunięte stanowisko dowództwa 5 Korpusu. Docelowo ma ono koordynować działania amerykańskich sił lądowych w Europie. Cieszę się, że zgodnie z propozycją amerykańską stanowisko zastępcy dowódcy w dowództwie 5 Korpusu w Fort Knox w Kentucky będzie sprawował polski generał, będzie to generał Jokes, powiedział szef MON po spotkaniu w Warszawie z dowódcą 5 Korpusu generał broni Johnem Kolaszewskim. Ta współpraca dowodzi bardzo silnych relacji, jeżeli chodzi o obronność, powiedział. Zwrócił uwagę, że mimo pandemii żołnierze obu państw kontynuują wspólne ćwiczenia. To wydarzenie bez precedensu, które dowodzi bardzo bliskich relacji. Doświadczenie generała Jokesa nabyte w Polsce, zarówno jako dowódcy brygady powietrzno-desantowej, zastępcy szefa sztabu generalnego, a teraz jako dowódcy dowództwa natowskiego jest bezcenne, a z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju niezwykle istotne, powiedział szef MON. Dodał, że Jokes na stanowisku w USA na co dzień będzie dostarczał informacji o sytuacji bezpieczeństwa w Polsce, co, dodał minister, jest bezcenne jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON poinformował, że tematem rozmowy była także implementacja dwustronnej umowy o wzmocnieniu współpracy wojskowej ETSA, podpisanej w sierpniu ubiegłego roku. Przewiduje ona zwiększenie liczby żołnierzy USA w Polsce do ok. 5,5 tysięcy. Rozbudowę infrastruktury i stworzenie warunków umożliwiających przerzut do Polski do 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy, gdyby takie wsparcie sojuszników w Europie było konieczne. Implementacja tej umowy odbywa się bez żadnych przeszkód, zapewnił minister. Generał Kolaszewski przypominał, że wysunięte dowództwo 5 Korpusu zostało ulokowane w Poznaniu. Dodał, że ta decyzja pokazuje, że USA i Polska mają wspólny cel, wzmocnienie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i Polski i dowodzi naszego zaangażowania na rzecz obrony sojuszników. Ulokowanie wysuniętego stanowiska dowodzenia w Polsce pogłębia nasze więzi obronne i jest kluczowe, by stawić czoła współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom, nie tylko w Polsce, ale w całym regionie, powiedział Kolaszewski. Dziękuję MON za współpracę i czekam na generała Jokesa, który dołączy do naszego zespołu w Fort Knox. Objęcie przez niego tego stanowiska to jasny sygnał silnych więzów między wojskami lądowymi USA i polskimi siłami zbrojnymi, mówił. Wszyscy żołnierze 5 Korpusu bardzo się cieszą z powrotu do Europy i współpracy z naszymi polskimi gospodarzami i wszystkimi naszymi sojusznikami i partnerami NATO, dodał. Generał Dyf. Adam Jokes, dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO Joint Force Training Center, JFTC, w Bydgoszczy. Wcześniej byłem in zastępcą szefa SGWP, szefem zarządu wojsk aeromobilnych i zmotoryzowanych dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych.
Dowodził litewsko-polsko-ukraińską brygadą, był dowódcą 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, służył w Iraku. Dowództwo V-Korpusu SARMY zostało reaktywowane w lutym 2020 rok, ma liczyć ponad 600 żołnierzy, ok. 200 z nich będzie służyć w wysuniętym stanowisku dowodzenia, które zainaugurowało działalność jesienią ubiegłego roku. W Poznaniu.